Wodociągi Płockie modernizują jeden z najważniejszych odcinków głównej sieci wodociągowej miasta, leżący pod Aleją Piłsudskiego. Przebudowa prowadzona jest na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Jesienną w kierunku ulicy Spółdzielczej. To inwestycja, która ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia Płocka w wodę. Dzięki modernizacji nie tylko zmniejszy się ryzyko występowania awarii, ale także system dostarczania wody stanie się bardziej wydajny. Prace prowadzone są w taki sposób, by minimalizować utrudnienia dla kierowców. Wykonywane są wykopy punktowe oraz przewierty pod jezdniami. Dzięki temu można w miarę szybko przywracać ruch pojazdów. Prace rozpoczęły się na początku października i w sumie mają potrwać około 2 miesiące. Modernizacja będzie kosztowała ponad 2,5 miliona złotych. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy w Płocku dekorowaniem marcelinek. To ciasteczka, które już od ponad dekady w listopadzie powstają w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24. Mają kształt kapelusza Marceliny Rościszewskiej, jednej z organizatorek cywilnej obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. Do wspólnego dekorowania ciasteczek organizatorzy jak co roku zaprosili m.in. prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Gotowe biało-czerwone marcelinki trafią do uczestników uroczystości 11 listopada. Ciasteczka będą rozdawali harcerze kwestujący w ramach akcji Paka dla Rodaka. Goście spotkania obejrzeli wzruszający występ. Patriotyczne przedstawienie przygotowali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Przysłonecznej oraz młodzież z harcerskiego zespołu pieśni i tańca Dzieci Płocka. Mam tego dość. W szkole wszyscy mnie denerwują. Witaj, jestem Franek. A ty jak się nazywasz? Adaś, miło cię poznać. Ale co to za miejsce? To mój świat, gdzie wspomnienia z przeszłości spotkają się z marzeniami. Nie było cię na mapie świata przez cały wiek i jeszcze dłużej, lecz trwałaś w sercach, by po latach z wojennej się narodzić burzy. Ojczyzna, słowo bez ceny, będziemy godnie je nieść. Młodzi synowie tej ziemi, młodzi jak pieśń, tutaj wyrosłeś, tutaj twój dom. Że pokój i wolność są najważniejsze. Dziękujemy za nie naszym przodkom.